Rozmawiam z Marcinem Bednarskim, który jest jednym z autorów gry M.O.R.E. Powiedz mi, jaka to jest gra? Turowa strategia kosmiczna, osadzona ogólnie w całej galaktyce. Sens gry polega na tym, iż tworzymy imperium, rozwijamy je pod względem ekonomicznym, militarnym, naukowym, społecznym, kulturowym. Musimy zadbać o to, żeby nasi koloniści mieli co jeść, aby mieli co wydobywać, jakieś minerały. Jesteśmy królem, władcą absolutnym. Jesteśmy władcą absolutnym, to jest w sumie też zależne, nasza gra jest bardzo rozbudowana. Mamy bodajże 4 typy ustrojów społecznych, mamy feudalizm, demokrację, dyktaturę i unifikację. I wasza gra jest indykiem, jesteście wystawieni w indykach. Tak. W jaki sposób się finansujecie? Finansujemy się z Kickstartera, to znaczy finansowaliśmy się z Kickstartera, obecnie jest to pre-order, czyli przedsprzedaż naszej gry, którą można zakupić na naszej stronie internetowej www.mordegame.com. Zapraszamy do zajrzenia. Jest tam pokazany jakiś filmik, jakiś gameplay, coś takiego? Tak, chociaż nasza polityka raczej jest taka bardzo ostrożna w pokazywaniu tego, co zrobiliśmy. Raczej. Dlaczego? Ponieważ stawiamy na jakość. Dla nas jest bardzo ważne to, żeby najpierw wszystko dopracować, żeby gra naprawdę wyglądała dobrze. Pomimo, że jesteśmy studiem, malutkim studiem niezależnym, tworzymy bardzo ambitną grę. Ilu was jest osób w studiu? Bardzo różna ilość, to znaczy... Opowiedz, jakimi zasobami ludzkimi robi się grę indykową? Okej, więc tak, ja odpowiadam za wszystko, czyli taka czarna dziura pośród tej galaktyki naszej, zwariowanych pomysłów. Oczywiście są jeszcze programiści, są graficy, jest muzyk, który też tworzy świetną ścieżkę dźwiękową. Mam człowieka, który jest pisarzem, artystą, który... Czyli scenariusz, tak? Nie do końca scenariusz, to znaczy on tworzy tak jakby środowisko, w którym dzieje się gra. Background dla każdej z ras kosmicznych. Mamy 20 ras w grze. Bardzo dużo. Każda z nich ma osobną ścieżkę dźwiękową, osobny interfejs, osobne drzewo tak jakby wynalazków. Każda rasa ma swój tak jakby typ statków kosmicznych. A powiedz mi jeszcze, bo z tego co zrozumiałam, jesteście jedną z pierwszych gier finansowanych, polskich, finansowanych przez Kickstarter. Teraz brałeś udział w panelu Grosz do Grosza, w którym była mowa o finansowaniu indyków. I jak to się udało? Jak to wyszło i w ogóle dlaczego wzięliście udział, a potem ile z tego było kasy? Chciałbym tutaj powiedzieć, że jesteśmy pierwszym teamem w Polsce, któremu udała się zbiórka na Kickstarterze. Myślę, że ogólnie chyba pośród wszystkich nawet branż, już nie tylko nawet gier komputerowych. Przez długi czas byliśmy też tak by teamem, któremu udało się zebrać najwięcej funduszy, bo zebraliśmy ponad 90 000 dolarów. No obecnie Superhot nas pobiło, ale my się odgryziemy już niebawem. No i ile osób nas wsparło? Ponad 3000 osób nas wsparło w okresie Kickstartera, bodajże 3200 jakoś tak. Od tego czasu mieliśmy też kilkaset osób, które wsparły nas tak by za pomocą preordera, do którego oczywiście zapraszamy. Mieliśmy też taką króciutką kampanię na Indiegogo, no i między innymi o tych doświadczeniach z prowadzenia tej kampanii mówiliśmy tutaj na panelu dyskusyjnym. Właściwie nie ma się czego bać, tak? Jeżeli ktoś ma świetny pomysł, ma ambicje, niech próbuje. Myślę, że warto poczytać właśnie odnośnie tego crowdfundingu. Przede wszystkim trzeba mieć dobry pomysł. Dużo wolnego czasu, samozaparcia, bo wiadomo, nie ma łatwo, ale jeżeli ktoś jest autentyczny, bo to też jest bardzo ważne, jeżeli ktoś jest autentyczny i robi swój projekt nie po to, żeby zarobić, tylko po to, żeby zrobić projekt, żeby wykonać to dzieło, które w nim siedzi i musi się wydostać. Dokładnie, żeby po prostu zrobić projekt, żeby jest pełen pasji do tego, co robi, to myślę, że ma szansę odnieść sukces. Dlaczego zdecydowaliście się właśnie na Kickstartera, a na przykład nie na któryś z polskich serwisów wspierających w ten sposób? W momencie, kiedy startowaliśmy z naszym projektem, był to rok 2012, w tym czasie crowdfunding w ogóle w Polsce był bardzo w powijakach totalnych. Jeśli chodzi o portale polskie, bodajże 1–2 gry były, które zebrały coś około 500 zł wsparcia, więc w ogóle nie te rzędy. My startowaliśmy, tak by naszym takim minimum była kwota $50 000, no i musieliśmy przez to emigrować, czyli pojawić się na Kickstarterze, ale myślę, że to też było bardzo dobre, ponieważ... Zdobyliście klientów też z zagranicy. Tak, 98–97% naszych klientów jest z zagranicy. Są ludzie z Australii, z Japonii, z Alaski, z Iraku, Afganistan, RPA, Brazylia. Nie ma kontynentu, z którego ludzie by nas nie wsparli. Oczywiście Polacy też są. Ile gra będzie kosztować ile gra będzie kosztować mnie jako gracza, klienta, a ile kosztuje wyprodukowanie gry niezależnej? Najtańszy pakiet, który był możliwy do nabycia jeszcze do niedawna, to był pakiet, można było dostać naszą grę za $10. Obecnie jest to kwota $15. Oczywiście są też pakiety droższe, które bardziej tak jakby wspierają nas, ponieważ no wiadomo, musimy się utrzymać z tego, co sami tworzymy, więc dla nas jest to bardzo tak jakby pozytywna kwestia, jeżeli ktoś widzi w nas pasję i po prostu wspiera naszą ideę. A ile kosztuje wyprodukowanie gry z twojego punktu widzenia jako twórcy? Jeżeli mielibyśmy podliczyć stawki takie, jeżeli powiedzmy realne, rynkowe, no to myślę, że byłaby to kwota na pewno gdzieś koło 2 milionów złotych. Taka gra, którą my tutaj tworzymy, to jest minimum 2 miliony złotych. Natomiast z uwagi na to, że my pracujemy bardzo niedofinansowani, inwestujemy swój czas, no to wiadomo, budżet jest o wiele mniejszy, no ale mam nadzieję, że gracze docenią tak jakby to, co im dostarczymy, no i że spodoba im się po prostu nasza wizja, no i będziemy mogli sobie razem w to pograć, bo to jest tak jakby samo sedno tak jakby tej gry. Chcieliśmy zrobić grę dla nas, w którą my sami chcielibyśmy pograć. Nie ma chyba lepszego sposobu. No to jeszcze raz podamy adres, pod którym można zajrzeć i zamówić grę albo zobaczyć, jak ona wygląda. www.mordegame.com. Zapraszamy.